Ostatni strzał. Ma być inny, będzie inny. Będzie modny, będzie nowoczesny. Będzie to Hyundai i X35. Zupełnie inna propozycja. Tak jest. Kategoria lekkich samochodów, tak zwanych uterenowionych, czyli crossover, SUV, jak zwał, tak zwał. No. Mhm. Inny segment kompletnie, ale no cóż, trzeba motoryzację odkrywać, ja prawda? Przejechała się Toyotą, może nie da się tego bezpośrednio porównać, ale spróbujemy. Nie no, chcę spróbować. Chcę spróbować, bardzo dobrze, odważna decyzja. Auto z wyglądu bardzo świeżuteńkie, nie przygotowane specjalnie dla nas, tylko po prostu takie z wystawione do sprzedaży. 2012 rok, 110 tysięcy przebiegu i auto ma dwulitrowy, wolno ssący, prosty motor, 163 konie, sprzężony z automatyczną skrzynią biegów. To w największym skrócie, a za chwilę będziemy się wtajemniczać. 55 tysięcy. I jeszcze jedna rzecz. Oznaczenie 4WD? Napęd na 4. Tak jest. Wszędzie się przydaje i nawet nie wiesz, kiedy ingeruje. Duża funkcjonalność tego samochodu, uniwersalność. Auto na każde warunki drogowe w tym momencie. Praktyczne, na pewno. No właśnie, tylko czy serce porwie? Rozsądne. Ale muszę się przejechać, zobaczymy, jak będzie dalej. Zobacz, ten segment zawojował Europę. Dlaczego dzisiaj nawet Rolls-Royce zrobił SUV-a, Bentley zrobił SUV-a, Lamborghini zrobiło SUV-a? Nie może koncernu w tym segmencie nie być, bo wszyscy chcą jeździć takimi samochodami dzisiaj. O. No i dobra, to mocne argumenty, się co? Ja. Mocny, pan Adam się... teraz, no. Aż zapominam o Toyocie. Nie wiem, co to będzie. Na chwilę, tak. No i znowu, tutaj jest duży bagażnik, funkcjonalny bagażnik z płaską podłogą. Coś wrzucić, wyrzucić, nie wiem, czy to jest do czegoś potrzebne, czy nie, ale jest. Na pewno się przyda. Lepiej jak jest, niż jakby miało nie być, tak, to miejsce, tak jak w Toyocie. No ale coś za coś. Od przybytku głowa nie boli. Czy kolor biały w takim samochodzie ci pasuje? Jak najbardziej. No i teraz pani z BMW i z Mercedesa. Niech oceni wnętrze Hyundai'a w porównaniu z tamtymi samochodami. Więcej się dzieje niż w moim Mercedesie, na pewno. Jest tak bardziej nowocześnie. Skrzynia też zupełnie inaczej wygląda. No i jeżeli chodzi o zużycie tutaj, no to tutaj u mnie już troszeczkę widać ten stan, który wskazuje na to, że on już swoje przejeździł. Tutaj jest zdecydowanie świeżej i tak pachnie świeżością. Widać, że to jest świeże auto, które nie jest zniszczone. Nie, to i ja. To mi się podoba. Dobrze, masz w swoim samochodzie bezprzewodowe łączenie telefonu przez Bluetooth? Zarówno telefonu, jak i systemu audio? Mam. Muzyczka? Wszystko, tak? Tak, mam. Kurde, nie trafiłem. Dobra, bo tu też dawaj jest. Dawaj dalej. Dalej. Masz napęd na 4 koła? Nie. Nie masz. No właśnie. I on sobie w zimę, muszę przyznać, że czasami mam takie sytuacje, że wiem, że może sobie nie poradzić. Ze względu na ten napęd na tył. Także aż tak mocno mi gdzieś tam to nie przeszkadzało, bo sobie radziłam, ale jednak nie ukrywam, że tutaj to jest fajna opcja, że to jest napęd na 4 i ja sobie poradzę w każdych warunkach. Tak jest. I w tym segmencie nie wszyscy chcą to mieć, ale jak to jest bardzo dobrze. Jeszcze tu masz dwa magiczne guziki, możesz nawet zblokować sobie centralny dyferencjał. Wtedy ten napęd blokuje się 50/50. Jeżeli się nagle zrobi ślisko i na przykład gdzieś, nie wiem, musisz przejechać przez rów, jedno koło idzie gdzieś do góry, coś tego, to zawsze pod górkę podjedziesz, bo on się z czterech kół naraz odepchnie, nie będzie myślał i masz specjalny program do zjeżdżania z góry. Jeżeli masz jakieś zniesienie, widzisz, że droga jest oblodzona na przykład, to włączasz ten program, puszczasz pedały obydwa i on elektroniką sam cię z góry sprowadzi. Ładnie zaskierczałem, ładnie, nie? No. Dobra. To z takich offroadowych rzeczy to tyle, a poza tym to jest naprawdę kompletne wyposażenie, bo jest automat, bo jest automatyczna klimatyzacja, bo znowu masz całą elektrykę, także tutaj no, przy braku zużycia moim zdaniem też wygląda to wszystko elastycznie i bogato. Naprawdę, nie ma się do czego przyczepić. iX35 to popularny w Polsce SUV. Ten mimo 7 lat na karku nadal wygląda świeżo. Dwulitrowy benzyniak w połączeniu z automatem nie jest zbyt oszczędny. Na autostradzie potrafi wchłonąć nawet 12 litrów na setkę. Nie jest też zbyt szybki. Bagażnik, choć wygląda na wielki, w rzeczywistości mieści tyle co sedan Hondy. Czy auto ma jakieś zalety? No pewnie. Oferuje wyższą pozycję za kierownicą, a co za tym idzie, lepszą widoczność. Niektórzy to uwielbiają.